Jeśli byliście na jednym z moich ostatnich livestreamów, to mogliście być świadkami rozgrywki na nocnej wersji mapy Amiens. Była to jednak modyfikacja, której nie widzieli inni gracze na serwerze, więc mapa była widziana w tej nocnej, wieczornej porze tylko u mnie. Teraz jednak może się to zmienić, bo DICE zapowiedziało kolejną nocną mapę i nie bez powodu wspomniałem o Amiens, ponieważ rozgrywka będzie toczyć się w miejskich uliczkach. Mapa nosi nazwę Prise de Tayou i jej akcja toczyć się będzie jesienią, tuż po ofensywie Nivella. W miejscu, gdzie armia francuska zdołała przejąć tereny zajęte przez Niemców, rozgrywa się kolejna walka o utrzymanie przyległych ziem. Tak jak na początku, dodam jeszcze raz, nie bez powodu wspomniałem o Amiens, bo rodzaj zabudowania bardzo przypomina kamienice znane z tej miejskiej mapy. Zaczerpnę tutaj jeszcze oficjalny opis mapy według Dajsiaków. Jesienna mapa Prise de Tayou to arena desperackich zmagań sił francuskich, starających się za wszelką cenę utrzymać pochwycone wskutek ofensywy Nivella wzgórza w regionie Butte de Tayou. Sieć wysuniętych okopów przecina kilka wiosek narażonych na unicestwienie wskutek nieustannych starć między niemieckimi szturmowcami a francuskimi czyścicielami. To wojna na wyczerpanie. Zdolności przystosowawcze i taktyka to główne środki mające za cel zmiękczyć nieprzyjaciela. Ogółem gołym okiem widać, że DICE z tym zabiegiem chce stworzyć przebieg ofensywy Nivella w postaci nowej operacji. Zapewne po premierze Prise de Tayou będziemy mogli przetestować całą operację, może o nazwie ofensywa Nivella, może coś ten deseń, i zagramy na obydwóch nocnych mapach. Tyle, że o ile w przypadku pierwszej otwartej nocnej mapy, dookoła jej wpisów była informacja, że będzie to mapa tylko dla użytkowników premium. No a tym razem takiego dopisku nigdzie nie ma. Jeszcze dziś na środowisku testowym ma pojawić się pewna niespodzianka i według mnie tutaj są trzy opcje. Albo będzie to informacja o City na konsolach, albo pojawi się pierwsza mapa z dodatków Imię Cara, albo ostatnie, albo będzie to właśnie Prise de Tayou. No chyba, że nagle ni stąd, ni zowąd będzie to zupełnie coś, czego nikt się nie spodziewa. Jedno jest pewne, odpowiedź poznamy jeszcze dzisiaj. Na koniec dorzucę wam jeszcze trzy zdania w gratisie na temat lata 2017 w Battlefield 1. Już w przyszłym miesiącu w podstawowej wersji gry zostanie wydana ofensywa Nivella, czyli pierwsza w historii Battlefielda 1 nocna mapa. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek w Imię Cara, to już 10 czerwca podczas EA Play w Los Angeles będziemy świadkami prezentacji nowych map, nowych pojazdów i prawdopodobnie zaprezentowany zostanie też gameplay na żywo. Premiera tego DLC została niezbyt precyzyjnie określona na późne lato, no, czyli koniec lipca, początek sierpnia wydaje się być prawdopodobny. I tym miłym akcentem chciałbym jeszcze raz przypomnieć o subskrybowaniu kanału Kajo, by już nigdy więcej nie być jajo. Do zobaczenia i usłyszenia w następnych materiałach. Na razie, cześć!